Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Devoliant. Jest to gra, która wczoraj wyszła. Jest to RTS, to tak okrojony RTS, albo właściwie taki RTS, jaki byście może chcieli, nie wiem, bo jest to RTS, gdzie tylko się klepiecie. W sensie etap rozwoju bazy, jakiegoś tam zarządzania gospodarką, to zostało wycięte i to jest tylko i wyłącznie sama walka. Klikanie jednostkami na mapie, żeby sobie biegały i klepały się o kontrolę na mapie i o zwycięstwo. To co prawda można rekrutować te jednostki, można je ulepszać, można przejmować punkty na mapie, żeby zbierać surowce potrzebne do tego, żeby robić kolejne jednostki, ale to wszystko jest na zasadzie, wiecie, kontroli na mapie, czyli taki Ancestor Legacy pozbawiony nawet tego takiego uproszczonego klikania na interfejsie, że o, ja chcę zrobić koszary, o, ja chcę zrobić to. Nie, tutaj nic nie budujecie. I w chwili, jak to nagrywam, gra ma 40% pozytywnych ocen na Steamie, czyli mieszane, dość mocne, mieszane, już prawie wchodzące w większości negatywne. Jeśli się nie mylę, kolejna to już jest w większości negatywne. Kampania jest 16 misji, jak się nie mylę. Rywalizacja, czyli multiplayer, możecie grać 1 na 1 albo 2 na 2. Rankedy lub zwykłe meczyki. Z tego co wiem, niestety w rankedach, jak chcecie zagrać z kolegą, w sensie w jednej drużynie, to się nie da. Rankedy są tylko losowe, nie możecie, wiecie, z kolegą sobie założyć rooma czy tam jakoś wspólnie być w drużynie i grać tych rankedów z losowymi osobami. Nie, wszyscy muszą być losowi. I Last Man Standing, czyli tryb kooperacji, gdzie z dwoma znajomymi po prostu się bronicie przed tam 15 falami, to się chyba tak tam nazywa. Wybieracie sobie postać, prawda, z trzech tutaj możliwych. Czy każdy gracz ma tylko jeden oddział z bohaterem i po prostu potem macie różne tutaj takie tryby, ale to wszystko jest 15 fal ataków, tylko że są trudniejsze. I w zasadzie to tyle. Czyli każdy gracz ma jeden oddział i na tym polega cały tryb kooperacji. Kampania nie jest kooperacji. Kampania jest dla pojedynczego gracza. Była na streamie wczoraj ogrywana. Pamiętajcie, streamuję na Twitchu. Dzisiaj też będzie streamek. Dzisiaj będzie Szczurnado. Jak ktoś nie wie, czym jest Szczurnado, to bardzo mi przykro, ale musi przyjść na streama, żeby się dowiedzieć, czym jest Szczurnado. I to tyle, co chciałbym tak na szybko powiedzieć na start. I sprawdzimy sobie dzisiaj multiplayer, o ile znajdę kogokolwiek do gry. Jak nie, to zagram z botem, żebyście zobaczyli, jak wygląda rozgrywka w tej grze. Czy jest to najgorsza strategia ostatnich lat? Nie wiem, nie mi oceniać, aczkolwiek... Pogadajmy może już w samej rozgrywce. Dobra, ja zrobię szybką rozgrywkę, wybiorę sobie pana na koniu na przykład i sprawdzę, czy da się znaleźć grę. Jak nie, no to przejdziemy do trybu, znaczy do grania z botem, bo można tu grać z botem. O, znalazło mi kogoś, Pereza jakiegoś, no dobra. Może być Perez. No i tak to wygląda. Mamy na start dwa oddziały. Jeden to jest bohater, drugi to jest zwykły oddział. Przejmujemy te kopalnie, które znajdują się gdzieś tutaj. Mamy trzy budynki, w jednym się rekrutuje jednostki. Weźmy na start na przykład tarczowników. Tu jest drugi budynek, gdzie ulepszamy nasze kopalnie, żeby dawały więcej złota, więcej drewna, bo to są jedyne surowce. Ja akurat zasłaniam to. I tutaj mocno ulepszenia do jednostek, wiecie tam. To lepsze, tamto lepsze i tak dalej. Czy my to przejmujemy? Tak, flagi idą do góry, to znaczy, że to przejmujemy. Na szybko wam pokażę, jeśli mogę. Ziups, tutaj są surowce, nie? Drewno i złoto. To są jedyne surowce, jakie się wydobywa w tej grze. Dobra, to zajęliśmy. To idziemy szybko tu. Wy możecie przejąć te flagę, bo to są punkty wpływu, jak na przykład w Company of Heroes. Musimy przejąć trzy punkty na mapie, żeby jak najszybciej punkty wpływu wroga zeszły do zera, wtedy wygrywamy. W kopalniach możemy stawiać posterunki, żeby tam, wiecie, łucznicy strzelali do wroga, który chce przejąć i tak dalej. Tutaj tarczowników zrobiliśmy, to lecimy nimi. W sumie pójdę tu na to. On już tam też przejmuje, już tutaj gdzieś obok jest i była muzyka w menu, nie? Fajnie, fajnie grało. Zaczęliśmy grę i już nie ma muzyki. Bo można i tak. Dobra, zajmijmy to, zobaczymy, czy on tutaj się czai. Powiem tak, pójdę do góry. Ja sobie zajmę wszystkie punkty wpływu na dzień dobry. Tutaj flaga idzie do góry, to miło, to przyjemnie, super. To możemy kolejne przejąć.
I możemy tu się przeklikiwać szybciej, wiadomo, F2, F3, F4, żeby się szybciej przeklikiwać, a mi się nie chce, bo jestem noobkiem i w ogóle. Ale no tak jak mówię, czy w dzisiejszych czasach, gdzie i tak większość ludzi marudzi na RTS-y, robienie RTS-a takiego okrojonego samą walką, bez rozbudowy bazy, bez ekonomii, to jest to, czego ludzie oczekują? Czy to już nie jest dość mocne skrócenie sobie, jeśli tak mogę powiedzieć, obcięcie sobie grupy ludzi, która by była zainteresowana naszą grą. To jest... Ale... O. Dobra, widziałem byczka. Tutaj gdzieś był. Chodźcie tu. Okej. No jednostki mają jakieś tutaj umiejętności, nie? Tutaj mogę zrobić szarżę i wlecieć. Wlecę. Nic nie wlecę. Nie wyszło. Nie wyszli. Ale możemy sobie odsunąć się i zaraz powinno być git. Miałem bardzo chciał tych łuczników zaciupać. Dawać. Szarża, dobra. Trochę tam dostali. Tu jeszcze możemy ich... A, wy macie... Kurde, to nie jest... A, bo wy odbijacie obrażenia. To was niepotrzebnie spowolniłem. Sorry, myślałem, że wy rzucacie oszczepami. Pomyłeczka w takim razie. Wy tutaj stoicie niepotrzebnie. Zajmijcie to w takim razie. Ja na szybko nic nie zrobię dodatkowego, jeśli chodzi o oddziały. No dobra, no tutaj będzie problem. Tak naprawdę odwrót by się przydał. Tu jeszcze mamy ulta takiego i to będzie taki ziups na wszystkich. O, ale odwrót tej grze to jest syf, patrzcie. To jest odwrót. Ja kliknąłem odwrót. I teraz dopiero. Cium, jedziemy, odwrót, uciekamy. My uciekamy, bardzo strasznie się boimy, uciekamy. No i teraz dopiero chłop zaczyna lecieć. Więc jest to dosyć smutne. Tutaj piki mogą się wbić. Wbijcie się. O, więcej koniarzy zrobił. Dobra, tu się wbiliśmy. Zrobię jeszcze oddział toporników. Wy się tu klepcie na razie. Gdzie są moi kusznicy? Przejmują mu to. Dobrze, przejmujcie. Proszę to przejąć. Tutaj już uciekają. Wystraszyli się. To tutaj, wy macie rzut oszczepem, no i to jest, to mnie interesowało, siup, i oni teraz chyba nie mogą uciekać, jeśli się nie mylę. I w zasadzie to wy się wycofaliście, nie, wracaj, musisz uleczyć, muszą tu dolecieć, żeby się uleczyć. No niby dużo się dzieje, ale czy czuć tę dynamikę w tej grze? Tylko to krótka będzie, 10 minut pewnie i posprawię. Tutaj łuczników już ciupam totalnie. Odwrót. Nie uda wam się pewnie zrobić odwrotu. To jest taki oddział, który tylko boostuje, oni nie atakują. Tacy jakby mnisi wojownicy, coś takiego. No i tutaj ten oddział niestety nie ucieknie. No właśnie. Rzut oszczepem w tych panów, dacie radę? Chyba niezbyt. Ja widzę, że tracimy, ale na spokojnie. Tu. A, wy już przejęliście? Dobra. Idziemy zająć kolejne. Tu bym nawet postawił posterunek, żeby kolega tego tak łatwo nie odbił. Kusznikami biegać i zajmować. To jest dopiero smutne. I wy możecie jeszcze zrobić zniewagę. Dobra, to tu bijcie. Na nich rzucimy zniewagę i oni będą się teraz chcieli tu klepać i oni już nie uciekną. To się uleczyło. To zapraszam. No i ogólnie mamy mały limit jednostek, tak na dobrą sprawę, nie? W sumie może jakieś ulepszenia, Lutelku. Zróbmy sobie ulepszenia do kuszników, którzy na razie w ogóle nie biorą udziału w walce. I ulepszenia do tych panów. Dobra, i to na razie styknie. Ten oddział raczej robi odwrót. I ten oddział raczej robi odwrót. Wy podbijcie to. Dobra, my sobie to przejmujemy. Tutaj po prostu posterunek mogę zrobić, żeby... Wierzę z łucznikami przeciwko topornikom i włócznikom, przeciwko tarczownikom i piechurom. Może z kusznikami zróbmy. Wow! Wow. Wieżyczka ma zasięg. Dobra, luz. My się tutaj ogarniemy. Wy się uleczcie. Wy możecie to przejąć. Ej, panowie! Okej, potraciłem kuszników. Dobrze wiedzieć. Ale to przejąłem. Jestem w stanie tutaj postawić drugą wieżyczkę w takim razie. No i tu jest wieżyczka z kusznikami, ona będzie strzelała sobie grzecznie, prawda? I to tyle. A, to już tracimy. No to gorsza sprawa. Ale dobra, no to musimy się przegrupować. Trochę mu mocno zbiłem, nie? Więc przegrupujemy się tutaj. Na wszelki wypadek tutaj też postawię posterunek. Właśnie wolno, tu zdobywamy tę flagę nagle. No i mówię, i muzyka se zniknęła gdzieś. Dobra, ulepszmy może, żeby więcej drewna i złota zdobywać. Tam już potraciliśmy.
Dobra, chodźcie, zajmiemy to. Już to zdobyliśmy, to idziemy też tutaj. Nie czuć tej dynamiki w tej grze, bym powiedział. Heavy enemy fire, no widzę. O, a nagle ci jednak potrafią atakować budynki. Klepcie to, wy to klepiecie, czy będziecie się patrzeć tylko? Kurde, jeden oddział. Oho, no dobra. Na spokojnie, dobra, wy musicie tutaj się z nimi klepać. No tutaj musi dwoma oddziałami. To praktycznie całe pobiliśmy. Gościu ucieka. Dobra, poproszę kuszników, bo tu jednak by się przydało coś. No to zaraz stracimy, jakby nie było. Tutaj ostatecznie bym powiedział, wiele nie robimy tym piechurom. Tu by się przydało ktoś, kto kontruje piechurów. Rzut oszczepem, nie. Dobra, jednak pokonujemy ten syf. I teraz bym wleciał w tych tak naprawdę. O, dobra, w to bym wleciał. Dam radę? Dam radę, dobra. Nie trzeba nawet szarżować. Zabite. Ja zapominam, że bohaterowie mają te ulty zapiziałe, nie? To jest na pewno mój problem. Dobra, no i tutaj... O! Zużyliście tę umiejętność? Wow. Potężnie zużyta. Toporników możemy ulepnąć. Tutaj mamy mściwa dusza, talent bohatera. Ataki i użycie umiejętności i tratowanie zwiększają stopień zdobywania zemsty o 100%. No dobra, czyli szybciej ulta możemy wykorzystać. Nie, użyję teraz dla beki po prostu. Zmarnowany. No dobra, ale to zdobyte. Tu on ma martwego bohatera. On tam się jakoś w końcu zrespi z powrotem w bazie czy coś. Czy tam nie wiem, czy trzeba dobiec? Szczerze nie wiem. Szczerze nie wiem. Nie interesujmy się, dobra? Dobre? Dobre, zróbmy sobie swordsmenów. To się nie... To jest jeden, co jest nieprzetłumaczone. Swordsmen, no. Więc... No mówię, czy w dzisiejszych czasach jest potrzebna taka gra? Nie wiem. W sensie miło, fajnie się nawet gra. Ona kosztuje 170 zł. Dostajecie kampanię z 16 misjami. Dostajecie... Tryb multiplayer, gdzie macie rankedy 1-1 albo 2-2. Oczywiście możecie zagrać z botem, ale no... Ostatecznie co za przyjemność w takiej grze grać z botem. I macie ten tryb kooperacji, gdzie z dwoma znajomymi możecie się bronić przed tam 15 falami ataków i przed... Tam między falami po prostu możecie też ulepszać wasz oddział. Nie wiem. Czy dzisiejsze osoby, które jeszcze jakoś tam nie kręcą nosem na RTS-y, oczekują RTS-a, gdzie nie ma rozbudowy bazy i zbierania surowców takiego normalnego przez tam wysyłanie chłopków gdzieś. W Company of Heroes czy w Ancestors Legacy mimo wszystko, chociaż jeszcze jest jakiś ten, no budujecie coś tam, prawda, staracie się tam postawić konkretne koszary, gościu się już poddał raczej, staracie się... budujecie jakieś te bunkry, nie bunkry. A tutaj no niby jest ta rozgrywka, niby jest ta walka, dominacja na mapie, ale czy jest to dynamiczne? I dlaczego tu nie ma muzyki? Jest w menu muzyka, piękna, fajna, w kampanii jest muzyka, przejdziesz do trybu multiplayer, muzyki nie ma, bo po co ci muzyka, byczku, możesz się skupić na grze. No, nawet poniżej 10 minut mi to zajęło. Jestem potężnym zwycięstwem. Militarnie byłem lepszy, ekonomicznie byłem lepszy, technologicznie byłem... No to kolega Hase... O, ja już ma trzeci poziom jakby bohatera, ale to chyba... Nie wiem, jak to działa. No bo to nie chodzi o bohatera z kampanii. Więc dziwne. Całkowity wynik lepszy. Nie wiem, ta gra jest... No jest, istnieje. No on musiał coś grać, a bo tutaj dostajemy w ogóle jeszcze jakieś zadania do robienia dzienne. Okej, okay. No to fajnie niby. Ale... A to za kolory. Ale no... No cóż, no tak się prezentuje ta gra. No i tutaj mamy coś takiego jak personalizacja armii, prawda? Możemy sobie wybierać, co ma tam każdy, tam jakieś skórki, nie skórki. Możemy sobie popatrzeć na umiejętności, poczytać, prawda, żeby wiedzieć więcej i być super zajebistym. Lista najlepszych. Czy jest tu lutelek? Pokazuje tylko 7 najlepszych. Czemu akurat 7? Czemu nie 5 albo nie 10? Czemu akurat 7? Nie wiadomo. No ale... No. Kolega jakiś tutaj ma 7 zwycięstw, 0 przegranych. Gratulujemy. No i pytanie brzmi... To nie jest zła gra, ale to jest ta gra taka... No jest. To jest właśnie ten typ gry, co można o niej powiedzieć. No jest. I tyle. Ostatecznie ani nie czuć dynamiki w tych rozgrywkach, mimo że jest to nastawione na tylko i wyłącznie walkę, nie czuć tej dynamiki. Króciutkie meczyki.
nie ma jakiegoś takiego, na dzień dobry macie dostęp do wszystkich jednostek, nie? I nie ma tutaj frakcji, więc każdy gracz robi te same jednostki, tylko może sobie wybrać innego bohatera co najwyżej. I to jest Valiant. Przedziwna gra, która nie wiem dla kogo jest, no bo no nie ukrywajmy, raczej tę grę tworzono z myślą o rywalizacji, o właśnie o rozgrywce multiplayer, ale mało kto kupił tę grę i to się raczej już nie zmieni, więc z kim tu będzie grać? Z 5 osobami? No nie wiem, w każdym razie, Valiant, moi drodzy, przedziwna gra, RTS-ik, narzekacie, że mało RTS-u, proszę RTS-ik, a zaraz większość was pewnie powie, ale taki to mnie nie interesuje, no i tak to z wami jest, byczki, tak to z wami jest. W każdym razie, tak się prezentuje ta giereczka, wczoraj wyszła, może kogoś zainteresuje, wczoraj na streamie była kampania przechodzona, więc możecie sobie sprawdzić, jak wygląda kampania, bo zapis na Twitchu jest ze streama wczorajszego. Jeśli ten materiał się spodobał, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Pamiętajcie, że dzisiaj też jest stream i cóż, trzymajcie się!